Republika, blogosfera, Krzysztof Kosa-Kosowski jest w studio. Witaj. Witam serdecznie. No to nie możemy zaczynać inaczej niż to już zapowiadałeś w politycznym podsumowaniu dnia, czyli Tomasz Lis i jego popisy. Oprócz całego hejtu, właściwie to nie hejt chyba, tylko zwrócenie uwagi, to dosyć dosadne, przez internautów i chyba przeprosiny są tego po prostu pokłosiem, bo inaczej, gdyby nie to, co się wydarzyło między innymi w sieci społecznościowej i nie tylko, pewnie Tomasz Lis nie byłby taki skory do przeprosin kilkukrotnych, w tym dzisiaj w wiadomościach TVP, ale co nas zastanowiło, to to, że panowie wyjątkowo się dogadali, mimo że w ogóle ze sobą na pewno nie omawiali scenariusza programu. Nigdy na pewno dziennikarz Tomasz Lis nie posunąłby się do tego, żeby członka Komitetu Honorowego Poparcia jednego z kandydatów poinformować wcześniej, co będzie miał przy sobie, czego nie będzie miał przy sobie, co będzie mógł przeczytać, czego nie będzie mógł przeczytać, i na pewno nie dogadał się z aktorem co do tego, żeby to ten aktor wywołał temat, a nie on bo sam. Przypomnijmy, no przecież... że wyjątkowym zbiegiem okoliczności akurat Tomasz Karolak, jadąc do studia na program Tomasz Lis na żywo, bądź warzywo, bądź jeszcze inaczej, jak to Państwo zobaczą, zobaczył sobie tweeta z profilu Kingi Dudy na Twitterze, o którym w ogóle nie wiedział, że jest fałszywe. I akurat tak się złożyło, że cytując ten tweet, redaktor Tomasz Lis dostał na ucho informację, że akurat ma te kartki z tym właśnie tweetem i zacytował go dokładnie w całości. To zupełnie nie jest podejrzane. Zobaczmy, jak to wyglądało. Ani trochę, proszę bardzo. Córka pana Andrzeja wpisała na jednym z portali społecznościowych informację, że tata powiedział, że jeżeli zostaje prezydentem, to odda Oscara, którego zdobył film Ida. Bo mogę to... zacytować, bo ja to akurat... Aha, ma pan. No, czy masz? A ty skąd wiedziałeś, że mnie zastaniesz? Przecież wiedziałeś, że wyjeżdżam. Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy. Jak to przechodziłeś? Z tragarzami? Tak, przechodziliśmy z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie. Dodajmy może, że Tomasz Karolak jakiś czas temu w trakcie konwencji wyborczej Bronisława Komorowskiego mówił: ja mam takie wyczucie, jestem aktorem, więc potrafię wyczuć fałsz. No cóż, chyba nie do końca. No, w każdym razie nie wyczuł tego fałszu. Dzisiaj jednym z pierwszych internautów również, ale nie tylko internautów, a dosyć ważnej postaci w życiu publicznym i politycznym ostatnich dni, mowa o Pawle Kukizie oczywiście. Paweł Kukiz na swoim oficjalnym profilu na Facebooku odniósł się między innymi, oprócz do tego, że przypomniał o debacie, którą dalej obu kandydatom proponuje, to odniósł się też do samego programu Tomasza Lisa. Możemy zobaczyć ten wpis. No i tam komentarz raczej niewiejący w bawełnę. Przebiliście lisy, sianeckie kraśki i tak dalej, propagandzistów komuny za srebrniki, panie Lis. Jestem ojcem trzech córek, powiem panu, że gdyby potraktował pan choć jedną z nich w tak perfidny sposób jak dziecko Dudy, to żadna ochrona nie ocaliłaby pańskiej grzywy, ale młody komsomolec. Dasz bur. Ale to dasz bur tutaj jest zaskakujące. To... Dasz bur, przypomina dasz nam bur się... do lisa, to przypomina nam się nagranie. No właśnie, kto tu kogo upolował, jeszcze nie wiadomo, ale tuż przed wejściem do studia zobaczyliśmy z moim wydawcą, że i Iwan Komarenko, słynny wokalista, słynny z przeboju Iwan i Delfin, uwaga, skrytykował Tomasza Karolaka. Spójrzmy i na ten wpis, i na zdjęcie, które już Państwu pokazywaliśmy w blogosferze, a Iwan Komarenko pisze dokładnie tak. Tak, panie Tomaszu Karolak, daj już pan sobie spokój z tym nachalnym lansowaniem Bronisława Komorowskiego. W całej Polsce ludzie się z pana śmieją, wszyscy i tak wiedzą, że pańskie zaangażowanie ideologiczne to dopiero science fiction, a 99% to pańska gra o kasę, wpływy, dotacje. Może to niegrzeczne, ale nie mogę się powstrzymać. Ten wiersz z komentarza Wiktora Zagórskiego do artykułu w Do Rzeczy po prostu rozbawił mnie do łez. I tutaj pada przypomnienie tego wierszyka. I choćby przyszło 100 Karolaków i każdy zjadłby 3 miski flaków i choćby nie wiem jak się wytężał, nie popchnął Bronka, taki to ciężar i tak dalej, i tak dalej. Mogą sobie Państwo to odnaleźć na profilu Iwana Komarenki, no bądź coś... w tygodniku Do Rzeczy. Interesujące rzeczy dotyczące dotacji, interesujące rzeczy dotyczące spółek. No jakoś tak się to wszystko ulepia, jak to mówili panowie Himilbach i Maklakiewicz w filmie o środowisku filmowym, który zatytułowany był Jak to się
robi. Wczorajszy odcinek programu Tomasza Lisa faktycznie wywołał sporo komentarzy, u niektórych konsternację, a u niektórych nie wywołał konsternacji, ponieważ Tomasz Lis, no to nie jest jego pierwsze tego typu zachowanie. Hitem internetu i właściwie jednym z pierwszych wyników, jaki wyskakuje, wpisując imię i nazwisko Tomasza Lisa w serwisie YouTube, jest ten film, który Państwu zaraz zaprezentujemy. To jest fragment konferencji poświęconej mediom, rzetelności mediów i w ogóle współczesnym mediom. Tomasz Lis mówi tam, jak jest. Myślę sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. I widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele. Ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. Nie dowierzy 2,5 miliona widzów, to program znika, zostanie... No i ktoś powie, hipokryzja, walenrodyzm, prawda, będą inni lepsi. No więc trzeba manewrować, trzeba kombinować. Instynktownie wyczuwałem, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak szybko będzie się działo, że to chamstwo zaczęło galopować. Cham, głupiec i prostak to nie jest ktoś, kto się chowa, kto jest zażenowany, kto ma tyle powodów do wstydu, że woli nie uciekać, woli być na zapleczu. Nie, cham, głupiec i prostak to jest ktoś, kto jest w ofensywie. Po co się uczyć tak jak pan profesor, żeby zrobić karierę? Gulczas nie musiał. Gdyby nie internet, nigdy bym nie wiedział, że na świecie jest tylu kretynów. No, dowiedział się Tomasz Lis, jaka jest siła internetu. W czasach, w których Tomasz Lis zaczynał szlifować korytarze sejmowe i mówić: panie prezydencie, Polska z panem, w czasie, kiedy w Sejmie trwała noc teczek, trochę się pozmieniało, szanowny panie redaktorze. No to przechodzimy do kolejnego punktu, ostatniego związanego z Tomaszem Lisem. Ostatnia okładka jego tygodnika Newsweek bądź Lisweek, jak to woli, z prezydentem Komorowskim w takiej dziwnej pozie. Okładka czarno-biała, dosyć smutna i tytuł Prosty wybór. Ta okładka nie doczekała się tylu przeróbek, ilu poprzednia, ta z Andrzejem Dudą i Jarosławem Kaczyńskim, ale ta doczekała się chociażby takiej symbolicznej przeróbki Bronisława Komorowskiego z przewróconym krzesłem i właściwie pustego salonu w Belwederze. Żyrandola nie widać, internauci są bezlitośni. Bezlitośni są również niektórzy użytkownicy serwisu Twitter, bo na Twitterze trochę trudniej odmówić wypowiedzi politykowi, kiedy pyta dziennikarz. No szczególnie, że widzą to od razu tysiące osób, a nie tak jak w kuluarach sejmowych, coś komuś może umknąć. Zaczęło się od tweetu Wojciecha Webranowskiego, publicysty tygodnika Do Rzeczy, z pytaniem do szefa sztabu Bronisława Komorowskiego, posła Roberta Tyszkiewicza, pytanie, czy dziś rano w hotelu Mercure przy ulicy Kruczej w Warszawie Andrzej Hadacz, słynny Andrzejek spod krzyża, prowokator, odbył specyficzne szkolenie, w cudzysłowie, na temat tego, jak się wypowiada do kamery i jak czytamy na portalu niezależna.pl, w spotkaniu uczestniczyło dwóch mężczyzn, którzy według naszych informacji mogli być związani ze sztabem Bronisława Komorowskiego. To są pytania Wojciecha Webranowskiego na Twitterze, do których sam Robert Tyszkiewicz się nie odniósł. Myśmy sprawdzali też między innymi to, jak wygląda strona prezydent.pl. Zaraz to Państwo zobaczą. I zdjęcie z Andrzejem Hadaczem, które zostało już usunięte. Na szczęście screeny nie płoną, ale wcześniej wideo pochodzące ze strony fakt.pl z Andrzejem Hadaczem, który mówi, kto z kancelarii prezydenta do niego dzwonił i po jaką pomoc. Mnie zadzwonili z kancelarii pana Nałęcz. Dostałem telefon, spotkałem się z profesorem Nałęczem. Myśmy omawiali sytuację, jak tu się spotkać z panem prezydentem. Doszło do spotkania z panem prezydentem. Pan prezydent poprosił mnie o silne wsparcie, bo powiedział, że mój głos to tak jak 10 tysięcy głosów w kampanii prezydenckiej. Natomiast tu w sztabie jego sabotażują te wsparcie i dlatego pan prezydent przegrywa. Tusk albo Komorowski w łeb. Nienawidzę ich!
Oj, tam no zaraz właśnie. Nie istnieje. Jest dobrze schowany. No, przyjdzie no taki dzień, że będzie jest, potrzebny. Tam jest, no i tak właśnie Andrzej Hadacz wspiera pana prezydenta, mimo że nikt oficjalnie się do tego nie przyznaje. No to na sam koniec mamy jeszcze propozycję jednego z internautów pod tytułem Cykl rozwojowy Lemminga. Bardzo ciekawa propozycja, jak ten obieg się zamyka i jak to jest, że partia rządząca po tylu latach i po tylu aferach nadal oscyluje wokół całkiem podobnej popularności, jeśli chodzi o sondaże wyborcze. Bardzo proszę o grafikę, bo tam jest wszystko dokładnie rozrysowane, jak to wygląda. Najpierw są wybory, kiedy cieszymy się, czy Lemming się cieszy, że Kaczor przegrał, wygrała Polska Wesoła i Nowoczesna. Potem jest faza marazmu, kiedy zastanawiamy się, czemu rząd nie bierze się do pracy. Potem jest faza złości i buntu. Stracili mój głos, są wszelkie akcje, widzimy akta, widzimy fotoradary, VAT, związki partnerskie. A potem faza refleksji, nie mam na kogo głosować. I wracamy do punktu pierwszego. No właśnie, a ten, kto to przeczytał najlepiej, ten wie, jak sterować całym tym procesem, choć jeśli on jest takim zamkniętym cyklem, to w zasadzie wystarcza nie popełnić błędu. No i pytanie jest jedno, czy tym razem suma krytyczna, masa krytyczna błędów została przekroczona. Pytanie retoryczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Blogosfera za nami. Krzysztof Kosa-Kosowski przeglądał internet i przygotował dzisiejszą blogosferę. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas w wolnych głosach. Zostańcie Państwo z telewizją Republika. Widzimy się jutro w Republice na żywo.